Halo, witam serdecznie chyba w 39. już odcinku z serii Black Myth Wukong. No i w dzisiejszym materiale zobaczymy sobie kolejną lokację z czwartej krainy, czyli świątynię żółtego kwiatu tak zwaną. Mamy już wejście do świątyni, proszę bardzo. Jakieś schody prowadzące bez przerwy na górę. No na samym szczycie bez wątpienia będzie najciekawiej. Może to będzie zakończenie całej lokacji, kto wie. Całej krainy. Dobra, to banda jeszcze trujących wrogów i od razu mam już truciznę. Chyba jeszcze się nie aplikowała. Co, zaraz, chyba zmienił mi się styl walki? A nie, bez przerwy jestem na kiju. A co, mało przyjemni wrogowie. Jeszcze bez przerwy truciznę pozostawiają na powierzchni. No z jednym łatwo sobie poradzić, ale z dwójką to już jest trochę upierdliwe. Koleś, daj mi zaatakować, naprawdę. Jeszcze mam trochę inne ataki ze względu na inną broń. Jakieś inne kombosy wychodzą, muszę przyznać. Ciekawa sprawa. Nie chcę mieć po raz kolejny trucizny i niestety muszę wykorzystać. Będę musiał w wolnej chwili wytworzyć wszystkie leczenia. Już mi się kończą, niestety. Przeciwko truciźnie. Za szczęście już zbliżamy się do zakończenia krainy. Ten stan raczej będzie wtedy mniej popularny. Jakaś arena, kolejna walka z bossem się szykuje, chyba tak. Jeszcze jakoś po bokach. Przedostanę się, nie ma opcji. I chyba jesteśmy już w tej świątyni żółtego kwiatu. Już słyszę jakieś zagrożenia za ścianą. Dobre słuchawki się jednak przydadzą. I co, chyba więcej już nie znajdziemy po bokach. Chociaż w sumie nie wiem. O, patrzcie na to. Trzeba być dokładnym. Jakie zaułki. Jak to się stało? A, w ogóle nie zauważyłem innej ścieżki. Dobra. Już tego załatwmy. I przy okazji skrzynia, ale jest niestety strzeżona. Teraz kolejny przestrojącego wroga. Ten jest dopiero mało przyjemny. Chyba najlepiej jakieś ataki dystansowe za pomocą mocnych ataków i tyle. Nie chcę z tej trucizny po raz kolejny oberwać. No dobra, w takim razie mamy skrytkę, skrzynię. No jakieś kwestie do ulepszeń. Zimne żelazo, to się przyda. I pytanie, w którą stronę mamy główną historię? Jeszcze była inna dróżka w prawo. Ale kto wie, co jest ważniejsze. Nie wiadomo. Może ten zobaczę.
I następny trujące, kurde twórce. Trochę ich zbyt wielu. Jak na moje gusta. Muszę się wyuczyć ataków kolesia. Aż tak dobrze nie pamiętam. Dobra, słyszę jakieś chrapanie. O nie, jeszcze kolejny wróg trujący. A ten to już w ogóle jest bardziej poważny. No, ulepszenie, stworzenie nowej broni rzeczywiście bardzo dużo dało. Plus 30 obrażeń na jednego hita, to jest fajna jakość. No i teraz pytanie, w którą stronę mamy główną historię? W sumie wydaje mi się, że tędy, jeżeli przejdę, to będę zataczał jakieś kółko na poprzednie regiony. Jestem prawie przekonany. Natomiast główna historia zapewne bez przerwy do góry prowadzi. Zazwyczaj tak się prezentował wątek do tej pory. Więc chyba się wycofamy, a nie po raz kolejny do góry, nie wiem. No to jest jeden wielki labirynt. Co to za kombosy, kurde. Jeszcze zostawia, patrzcie na to, truciznę jakoś na podłodze, na gruncie. Też trzeba zwracać uwagę. No to cóż, mam trzy otwarte ścieżki i pytanie, w którą stronę jest główna historia? Nie wiadomo. Jeszcze mi jedna kwestia na dole pominęła. Pewnie będę się musiał jakkolwiek wrócić w wolnej chwili. To już bardziej open world. Tędy, jeżeli przejdę, to już chyba kraniec mapy. Wszystko zablokowane. I gdzie mnie ta eksploracja doprowadziła? Jakieś pojedyncze chaty, okej. I pułapka. No w każdym odcinku dosłownie musi być grzybianka, co? To jest jakaś walka z bossem? On ma strasznie dużo zdrowia, dobra. Weźmy może kopię w ramach pewności. Że co, ktoś potrafił się jakkolwiek uleczyć, czy dobrze widziałem w ogóle? Dobra, bo mówiąc szczerze, to jest jeden z trudniejszych wrogów. Nawet moje kopie niewiele wykonują do tej pory.
chyba zakręcił mu się w głowie. Wykończę dzieła. Jeszcze węzeł nicości. No to mamy mini bossa w takiej lokacji. Zachód 9 niebios, napoje. Zupełnie nowy napój, zaraz, zaraz. Gdzie w ogóle napoje są składowane? Już nie pamiętam, tędy. Każdy łyk przywraca 35% maksymalnego zdrowia. Zapewnia znaczną ilość chi. Zbadaj. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest chi. Chyba kiedyś podobna statystyka, nie przypominam sobie, mówiąc szczerze. Będę musiał jeszcze o tym poczytać później. O, przy okazji jeszcze dusza. A nawet jakbym zapomniał, to muszę ją później zebrać w bazie. Jak się coś utraci. Grzybianka. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie kolejnego. Co szczęście. I jeszcze proszę bardzo, widok na poprzednie tereny. Wspaniałe. Nie, bardzo przyjemna kraina, muszę przyznać. Już bardziej przystępna niż to, co można było zobaczyć ostatnio w jaskiniach. Zaraz, zaraz, chwila, moment. Czy jeszcze było jedno przejście? Czy ja dobrze widziałem? Tędy? Nie. Tu rozpoczynałem historię. A jeżeli bym jeszcze dalej się przedostał, to... Co nas czeka, to jest zjazd na dół. Nie wydaje mi się, żeby było to najlepszym rozwiązaniem na stan obecny. Jeszcze się muszę wrócić na poprzednie tereny i dopiero wtedy. O, jeszcze jakiś inny skrót, zobaczmy. Ale się można zgubić. A nie, przepraszam, to była jedna ścieżka. Wydawało mi się, że na wprost jeszcze bym się gdzieś przedostał. Kurde, mogę przeskoczyć? Come on. Nie da rady. Właśnie tam muszę się jeszcze przedostać. Jest jedna ścieżka niesprawdzona do tej pory. Myślę, że właśnie tam warto było się udać na początku. Natomiast na wprost do wojowników w żółtych szatach. No to raczej trochę później zobaczę. Kurde, ale ta przyroda ładnie jednak wygląda. To chyba najbardziej dopracowane drzewa, jakie widziałem w grach wideo. Nie wiem, czy najbardziej realistyczne, ale z największą ilością szczegółów. Jeszcze widziałem jakieś tam gameplaye z tego. Jak ta gra się nazywa o średniowieczu? Kingdom Come Deliverance? Też bardzo realistycznie przyroda się prezentowała. W sumie bardziej blisko realnego świata, bym powiedział. Tu może takie pojedyncze klimaty, nie wiem, jakby fantazy, nie wiem, ciężko powiedzieć. A dobra, w każdym razie zobaczmy, co mamy na arenie. Samych wojowników trujących, na każdym kroku dosłownie. Czy jak szybko potrafi wstać? Ah!
No i po raz kolejny trucizna. To już ostatni w sumie ładunek, jaki mi pozostał. Niedobrze to wygląda. Nawet nie wiem, czy warto się pojedynkować na tych wszystkich wrogów po raz kolejny. Czy to nie jest przypadkiem strata czasu? Zobaczmy, czy może strzegł jakichś materiałów i tyle. Kurde, punkt medytacji, naprawdę. No, to nie wygląda najlepiej. W takim razie może tak załatwmy sprawę. Już powoli kończą mi się triki. No i znowu mamy truciznę. No cóż, w takim razie nie mam już w ogóle jak sobie na to radzić. To już muszę przyjmować obrażenia. Niech wam będzie, i tak mam jeszcze leczenia w całkiem dużej ilości. Może da radę to przetrwać. Dobra, idę medytować. Czy mogę zginąć w trakcie medytacji od trucizny? To by było mało przyjemne. Medytacja powinna mnie oczyścić. To jest dobre dla zdrowia. Dla pogody ducha. To jeszcze jest regeneracja zdrowia na maksa. Nawet nie zwróciłem uwagi wcześniej. To warto brać pod uwagę w trakcie przyszłej eksploracji. Dobra, zobaczmy jeszcze samodoskonalenie. Na co mnie stać? Doskonałe uniki pozostawiają za sobą ślad iluzji, który błyskawicznie wybucha, zadając obrażenia znajdującym się w pobliżu przeciwnikom. Biorę z pewnością. Każdy poziom talentu zwiększa znacząco tempo regeneracji wytrzymałości, kiedy poziom zdrowia jest powyżej połowy. Może być. Idziemy w uniki. No, w sumie jestem całkiem ustawiony, jeżeli chodzi o zdrowie, tylko że nie mam nic przeciwko truciźnie. To jest głupia sprawa. Już mi się skończyły możliwości. Mam nadzieję, że będzie jakiś safe nieopodal, bo inaczej ciężko to wygląda. Jacy oni są w ogóle zwinni, kurde. Kto by się spodziewał, że przez taki dystans będzie potrafił zaatakować. Uwaga, jeszcze pośmiertnie chyba jakieś bomby zostawiają. Dobra, i pojedynek. Dobra, to jest ciężki wróg. Tygrys, ale ulepszone. To warto w sumie wszystko wykorzystać. Jeżeli go załatwię, to będę miał znaczącą regenerację. Tak to zazwyczaj wygląda. Więc wjeżdżamy kopie, wjeżdżamy stuny zaraz. Tylko pozostańmy na arenie.
Nie chcę, żeby się jakkolwiek, nie wiem, zrespił, powiedzmy, nie wiem, czy to jest możliwe. Dobra, kopię. I to chyba powinno załatwić sprawę, nawet nie wiem, czy za dużo nie wykorzystałem, ale w ramach pewności, dobra. Teraz się uleczmy. I ta dusza powinna nam zagwarantować całkiem sporo. Tak, czyli mamy full zdrowia, tylko many mi jeszcze trochę brakuje. Też mam jakąś regenerację many, ale dosyć rzadką niestety. O, witam, nasz znajomy ze wcześniej. Najpierw zbierać materiały, a potem porozmawiam. Jeszcze coś kolej ze sobą trzymał. W okolicy raczej nic. No witam. Knowing the joy within the play, why chase the notes astray? Love and passion are as fleeting as the clouds. In the end, they leave nothing but cobwebs and dust. A broken mirror cannot be made whole again, my friend. Tell Master Pig, if you will, that attachments are not to be dwelt upon. Immortal once, from above. For love, she strayed. In her webbed prison, through mortal years, she stayed. Immortal once, in her webbed... Ja, to już się powtarza. Chyba o pająkach zaczął opowiadać, nie wiem. Widać jeszcze jakieś piętra wyżej, nie wiem. Czy mi się wydaje, czy już tam byliśmy? Od góry. Ciężko powiedzieć. Nie, na stan obecny wydaje mi się, że większość chyba udało mi się zobaczyć. Chyba znowu musiałbym się wycofać. Jeszcze był przynajmniej jeden kierunek. Nie, dwa, przepraszam. Jeden do wojowników ubranych na żółto, a drugi po zjeździe, ale zjazd to zostawię na zakończenie, bo już nie ma powrotu. Dobra, tak spróbujmy. Czego wy panowie strzeżecie? Jeszcze jakiś trzeci wróg ukryty. Wrowie, kim ty jesteś? No to jest mocny koleś. Jeszcze w błocie się jakimś znajduje, kurde. Kończą mi się powoli możliwości. Dobra, spróbujmy za pomocą takiego ataku. Gorzej jakby zaraz była jakaś walka z bossem, wtedy mogą być spore jednak kłopoty. A w sumie przechodzimy przez jakieś wrota charakterystyczne. A, jest kolejny save! Ej, to wyśmienita sprawa. Dwór jasności, no to odpoczynek. Coś jeszcze mam na obecnym placu? No, wydaje mi się, że główna historia właśnie tak by prowadziła. Natomiast od boku... Dobra, walka z bossem. No to kolejna interesująca kwestia. No to w takim razie postaram się wycofać. Jeszcze postaram się zobaczyć, co by zjazd nam zagwarantował. No
Też nie jestem pewien, czy wszystko absolutnie sprawdziłem od góry. Tam są jakieś na środku dziwne konstrukcje. Ale jakoś nie mogę się do nich dostać. Zaraz, zaraz, czy już wszystko pokazywałem? No to już nie ma żadnych skrętów, nie ma nic. Już jest zawsze jedna ścieżka. Jak się rzuca koleś, come on. Ja mam pasywne podejście, nawet cię nie atakuję. Ja nie ma żadnych przejść, co jest. Może te obrady jakkolwiek zaskoczyć. Jeżeli mój zmysł przestrzenny jest odpowiedni, to wydaje mi się, że gdzieś w tej lokacji są te wyższe piętra. Dosyć charakterystyczne, ale nie ma możliwości chyba, żeby zaskoczyć, niestety. No cóż, chyba więcej jednak nie zrobię. No już myślałem, że odnajdę sekret, no niestety. Ta, tędy też było wszystko zablokowane. No to postarajmy się zjechać, zobaczmy, gdzie mnie to doprowadzi. Już nic nie mamy. Patrzcie, jakie areny. Może jakaś walka z bossem będzie. O! But you gave me torn arms. Now, in compensation, I'll claim yours. Yeah! My head thirsts for a spill. Do ista jadu. No, a po raz kolejny będą trujące ataki, z tego co rozumiem, tak? Trochę jakaś walka z mini bossem. Nie ma chyba aż tak dużo zdrowia. Też wydaje mi się, że już na niego walczyłem, na jakąś pierwszą fazę, ciężko powiedzieć. Dobra, wszystko wjeżdżamy. Zobaczymy, jak daleko zajdę. No, czyli ma jakieś dwie fazy. There's never ascension from those sacks. Worthless limbs be gone. That old Taoist fooled me. My challenge was a delusion. Forget it. Face me in a fair fight. You shall learn to best that corruption. I co, teraz ma full zdrowie już? To już wszystkie moje triki zużyłam. Yeah!
Jeszcze byłaby trzecia faza, nie wiem. Find the needle on Purple Cloud Mountain. Nie było napisu pokonano wroga, a zazwyczaj po wygranej coś takiego się znajduje. O, co się stało? Jakieś błędy. Rdzeń złotego drzewa, wyśmienicie, idź. Gdzieś mogę się przedostać. Nie, bo to wydaje mi się, że mógł być naprawdę jakiś ciężki przeciwnik. A czasami uda mi się przyfarcić na podobne stwory. Gdzie się w ogóle znajduję? Najpierw zobaczyłbym jednak tereny może bardziej poboczne, co my w ogóle mamy w okolicy. Jakieś tajemnicze rzeźby. Już bez żadnego wroga. Bardzo tajemnicza lokacja, naprawdę. Nie wiem, gdzie ja się przedostanę. Zaraz jeszcze postaram się wyruszyć do portretu, czy co on przygotował. Ale ten teren również wydaje się być całkiem interesujący. O, jeszcze skrytka, dobra. Pigułka odzyskiwania duszy, że jak? Jakiś item na czerwono zaznaczony. Pierwszy raz widzę coś podobnego. Przez długi czas po użyciu zapewnia wskrzeszenie po śmierci, zanim aktywuje się zbawienny kosmyk. Lekarstwo krzepiące, to nie jest automatycznie dodawane. Nie ma aż tak prosto. Dobra, w takim razie postarajmy się przejść przez tajemnicze wrota, co koleś odblokował. Wydaje mi się, że to, co obecnie wykonuje, to jakaś kwestia może bardziej poboczna. A główna historia jednak w przeciwną stronę prowadzi, gdzie byłem ostatnio. Ale zazwyczaj wolę od zadań pobocznych zaczynać. Więc zobaczmy. Wydaje mi się, że to jakaś będzie ukryta kraina, nie wiem. No i właśnie. Jak to ładnie wygląda, proszę bardzo. Tym razem mamy klimaty bardziej jesienne już. Znam ten teren, znam lokację. Ona była na jednym zwiastunie przedstawiana. Może pamiętacie? Na gameplayu. A to naprawdę bardzo krótkim. Dobra, naprawdę wizja świata niesamowita. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jakieś zrujnowane tereny, góra purpurowej chmury. Co się w ogóle wieje na horyzoncie? Jakie tajemnicze miejsca? Mogę z jakimś drzewem porozmawiać? Drzewo kobieta? A nie, dobrze. To jest wąż. Young master, please forgive my impropriety. I am but a widow, here to mourn my late husband. Show some kindness and excuse my manners. We lived in peace in our mountaintop home. But out of nowhere, wicked insects swarmed the place.
They occupied our village. I was the lone survivor. I intended to retrieve my late husband's keepsakes. But the Gwai's leader, the Scorpion Lord, has discouraged all my attempts with his death sting. Young Master, are you heading up the mountain? Venomous Yaogwais have infested the forest ahead. Take caution, or you may never make it back alive. Remember to carry enough herbs with you, in case you find yourself poisoned. No właśnie, to jest bardzo dobra rada. Będę musiał jakkolwiek wytworzyć lekarstwa. Na truciznę. Mam nadzieję, że będzie jakiś safe już nieopodal. Ale na razie... Nic nie widać, nic nie słychać, niestety. O, dobra. Całe szczęście. Ale można mieć wątpliwości, czy tu, gdzie jesteśmy obecni, to jest główna historia, czy powinienem się wrócić i, nie wiem, do poprzedniej lokacji jednak udać. Dobra, to ciężko powiedzieć. Teraz tajemnica, Góra Purpurowej Chmury. Bo tak patrząc na lokację, w jakiej kolejności się wszystko przedstawia, to tajemnica powinna być później. Czyli chyba powinienem się cofnąć do Świątyni Żółtego Kwiatu i ją dokończyć. Przynajmniej tak na liście się prezentuje. Więc chyba jednak pójdę do Dworu Jasności. Jeszcze mieliśmy jakąś walkę z bossem nietypową. Nie wiem, czasami tak jest o Sajkach, że lokacje są posegregowane na liście względem tego, jak powinno się je przechodzić po kolei. Tak zazwyczaj robiłem. Przechodziłem różnego typu produkcje, więc chyba pozostanę przy tej konwencji. Więc tak, jeżeli interesuje Was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, dzwonka po kolejne materiały. No i w sumie tyle. Ja się z Wami żegnam. Do jutra.